Każdy fan sportu na całym świecie ma swoją ulubioną kategorię, w której kibicuje najmocniej lub uprawia ją fizycznie. Na pewno takim fanom nie jest obojętny sport, jakim jest koszykówka. Dla szybkiego wyjaśnienia, ten sport to 10-osobowa po 5 osób w jednej drużynie gra, w której najważniejsze jest celne zdobywanie punktu pod kosem za pomocą oczywiście piłki do kosa. W niektórych państwach jest to najpopularniejszy sport, który jest znany, a w niektórych jako poboczny, ze względu na większe zainteresowanie innych konkurencji. Gdy się słyszy słowo koszykówka, to na pewno najbardziej skojarzona najpopularniejsza znana profesjonalna liga na świecie, czyli National Basketball Association, w skrócie NBA. Ta liga już od kilku dekad cieszy zainteresowanie fanów poprzez najlepszych zawodników, zespołów oraz również serią gier NBA 2K. Oczywiście popularność ta jest zawdzięczana wielu telewizyjnym nadawcom, którym przez krótki czas była nawet telewizja Fox. Na N64 co ciekawe wyszła gra koszykarska właśnie z nazwą tej oto telewizji i w tym odcinku przedstawię Ci jaka to. Zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po mojem. Zatem czas przekonać się, jaki tytuł miała dokładnie gra sponsorowana przez telewizję Fox. Otóż tą grą był tytuł Fox Sports College Hoops 99. Oryginalnie gra miała się nazywać tylko College Hoops, jednak wraz z przybiciem Fox Sports oraz ich chęcią podpromowania lekko telewizji nakazali twórcom na dodanie przydomku telewizji. Gra miała premierę dokładnie 31 października 1998 roku w Ameryce. Co ciekawe trzeba dodać, że pomysł na ten tytuł był znacznie wcześniej i twórcy planowali wypuścić ten tytuł 2 lata wcześniej. Według notek chcieli się oni wyróżnić pierwszym tytułem w pełni opartym na koszykówce na konsolę N64, by jednocześnie zainteresować nowych graczy, jak i sprawdzić, czy ta konsola zdoła utrzymać pełną moc podczas rozgrywki. Jednak z powodu problemów finansowych twórców oraz przedłużającego się sporu z Fox, gra niestety została bardzo mocno opóźniona. Na okładce gry widać jakiegoś koszykarza z drużyny uniwersyteckiej, który wbija kosza przy logu oraz w białym napisie Fox na pomarańczowym tle. Tytuł został wydany przez, co logiczne, firmę Fox, ale pod nazwą Fox Sports Interactive, a została stworzona przez Z-Axis. Ta firma nie wyróżniła się praktycznie żadnym interesującym tytułem, który można byłoby tu wspomnieć i oni pozostali deweloperem, o którym już nigdy nikt nie usłyszał. Fox Sports College Hoops 99 to gra w tematyce sportu, jakim jest koszykówka, w którym możemy rozegrać profesjonalny mecz koszykówki różnymi zespołami na różnych arenach przy różnych poziomach trudności. Co ciekawe, mimo oficjalnej muzyki telewizji Fox Sports w tamtych czasach, to gra nie ukazuje nam intra, a dosyć mocno przyspieszone urywki z dema gry, które co jakiś czas się przewijają. Prędkość ich można jasno określić, że ktoś przyspieszył to na poziomie X2. Jednak po tych slajdach demówek odpala się menu, które zawiera tylko 3 opcje. Szybki mecz, sezon oraz opcje. Sezon to oczywiście tryb, w którym wybraną drużynę rozgrywamy calutki cykl meczów ze wszystkimi, by na końcu zdobyć tytuł mistrzowski oraz ewentualne indywidualne nagrody. Opcje to każdy dobrze wie co to jest, więc czas pokazać to kim można tu zagrać. Gra jest unikatowa, ponieważ tutaj nie zagramy naszymi ulubionymi zespołami z profesjonalnej ligi NBA, a natomiast tak zwanymi drużynami uniwersyteckimi z rozwojowej ligi NCAA. NCAA to profesjonalna liga dla drużyn szkolnych, działająca podobnie jak NBA, jednak z tą różnicą, że tutejsze szkoły wybierają swoich najlepszych adeptów do walki o tytuł mistrzowski oraz miano najlepszej rozwojowej szkoły w USA. Takie szkoły są dla wielu zawodników początkiem kariery w koszykówce i także wraz z dobrą grą mają dużą szansę trafić do drużyny NBA lub później do drużyny spoza Ameryki. Każda drużyna posiada swoje barwy oraz logo, więc nie będzie pomylenia kto jest kim. Po wybraniu drużyny natychmiast nasz zespół pokazuje się profilami do kamery, by później zacząć mecz. Może to być mylące, ale czy ci zawodnicy nie wyglądają jakby mieli wpatrywać się w gracza duszę? Po wstępie czas tradycyjnie na omówienie ogólnego gameplayu w grze. Po raz pierwszy w tej serii zdarza się przypadek, w którym już na samym omówieniu gry pojawi się więcej minusów niż plusów. Oto wyjaśnienie dlaczego tak jest. Na początku trzeba przejść do sterowania, które jest bardzo niewygodne w sterowaniu i niestety nie ma możliwości zmienienia ogólnych przycisków pod swoje ustawienie rąk, poza proponowanymi przez samą grę. Sterowanie gałką jest wymagane, by ruszyć z koszykarzem, a patrząc na to, że gałki są śliskie i bardzo łatwo palec może się odsunąć od grającego, to w większości momentów gracz nawet nie będzie mógł skończyć akcję swoją drużyną, a ujrzy zatrzymującego się zawodnika, któremu z łatwością jest odbierana piłka. Z normalnymi przyciskami też nie jest łatwo, ponieważ długo zajmie zanim przyzwyczaje się, który przycisk jest do rzucania, a który do biegu.
Kolejną sprawą jest słaba grywalność połączona z otoczeniem. Otoczenie jest bardzo brzydkie, publiczność wklejona jest zamazana, a jakość tłumów niezadowalającej jakości, że najchętniej grać by przycisnął na maksa grę. Dodatkowo sama grywalność jest mocno niedopracowana i gdy chce się trafić do kosza, by zdobyć punkty, to niestety do granicy z cudem, by piłka wpadła i zaliczyła punkty. Ty w większości będą pudła i niefartowne straty. O komputerze też nie można nic miłego powiedzieć, gdyż poruszają się wolno, nie potrafią się zgrać z graczem, często dochodzi do sytuacji, gdzie partner albo nie przyjmie piłki, albo ucieknie nawet nie patrząc za siebie. Plus, przy rzucie do kosza to wszyscy stoją jak najdalej od kosza, by nie ingerować w ewentualne przejęcie i zyskanie szansy na szybką kontrę. Jedyny plus, który tutaj leci, to to, że gra bez problemów działa w pełnych 60 klatkach na sekundę z niewielkimi spadkami, ale to w niczym nie usprawiedliwia tą grę. Podsumowując tą recenzję, Fox Sports College Hoop 99 to moim zdaniem mega kiecki tytuł oparty na koszu, gdzie wręcz wszystko co w niej jest odstrasza gracza od sięgnięcia do tego tytułu. Beznadziejne otoczenie, okropnie ustawione AI oraz niedokładna optymalizacja strzałów i nie tylko, to są w głównej mierze czynniki, które bardzo mocno zaniżają ocenę ogólną gry. Można jasno stwierdzić, że promocja Fox się nie udała, a opóźnienie potencjalnej premiery o 2 lata tylko pogłębiło to, że to był beznadziejny pomysł sponsorowania. Dlatego kończąc tą recenzję, gra Fox Sports College Hoop 99 dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 ocenę 1,5 na 10. Nie warta do polecenia gra oparta na mistrzostwach uniwersyteckich. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek N64 po mojemu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcesz, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE. Na razie i cześć!